Rok dla nas to był ciężki, bo żeśmy się zmagali z pandemią. No i jeszcze jakoś żeśmy to przetrwali. No i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra współpraca z federacją, miła obsługa, wspaniali ludzie, doświadczeni. Dużo korzystamy z doświadczenia tych ludzi, z oceny, którą nam przysyłają, bo dzięki temu możemy, tak jak już mąż powiedział, dużo skorzystać z tego. Indywidualnie każdą sztukę ocenić, zobaczyć, co jej brakuje, w czym jej można pomóc, albo czego nie trzeba przy niej robić. Dobrostan zwierząt to jest miejsce, w którym ona leży, odpoczywa, je. Ona musi mieć wygodę, przestrzeń, żeby mogła się wygodnie położyć. Przez to produkuje mleko, bo jest jej dobrze. Myślę, że no, dla wszystkich, praca dla wszystkich to by była, tylko to trzeba po prostu mieć do tego zamiłowanie, chęci, kochać to, co się lubi, i widzieć z tego satysfakcję, cieszyć się wynikami, tą pracą i tymi osiągnięciami. I to jest praca właśnie dla takich ludzi, którzy doceniają to. Na gospodarstwie jest ciężka, nawet bardzo ciężka, bo pracujemy piątek, świątek i człowiekiem na wsi, człowiekiem na roli trzeba się urodzić, bo nie każdy będzie robił to. Jak ktoś nie ma zamiłowania do tego, to trzeba kochać, to trzeba lubić i trzeba to czuć. Plany na przyszłość, no chcielibyśmy jeszcze pracować w tym, co mamy, ale zdrowie nam nie pozwala. Może jesteśmy jeszcze młodzi, ale jesteśmy sfatygowani, bo mamy oborę starego typu, nie inwestujemy w nową oborę, bo dzieci nie chcą robić tego, co robią rodzice, i no i jakoś chcemy dotrwać do końca. W tym, co mamy, nie inwestując już w żadne obiekty.